Cóż, czego się nie robi dla miłości? Wszystko. Tak zwykło się mówić, ale życie udowadnia, że od słów do czynów droga czasem tak daleka, jak z północy na południe Polski. Większość ludzi kocha w życiu częściej niż raz, ale tylko dla wielkiej miłości są gotowi do równie wielkich poświęceń. Postanowiłam więc zapytać mieszkańców Krakowa, czy dla niej lub dla niego byliby w stanie zrezygnować z tego pięknego miasta i przeprowadzić się na przykład do Gdańska. Oto najbardziej romantyczne miejsce w Krakowie. Zbudowana na Wiśle w 2010 roku kładka łączy Kazimierz z Podgórzem. Oficjalna nazwa tego miejsca to Kładka Bernatka, ale dla krakowian szybko stała się mostem miłości. Jej symbolem mają być tysiące zawieszonych tu kłódek z wygrawerowanymi imionami i datami. Raz zawieszonej kłódki zakochani już nie zdejmą, bo zgodnie z tradycją, na znak wieczności kluczyk musi zostać wrzucony do rzeki. Z miłości do mojej kobiety byłbym w stanie po prostu przeprowadzić się. Jeśli się kogoś naprawdę kocha, to można zrobić wszystko, więc tak samo jak mój chłopak, zgadzam się z nim. Nie wiem tego, ale myślę, że Gdańsk to piękne miasto, więc jak była jeszcze miłość, to czemu nie? Za nią na pewno. Tak. Jak najbardziej. No za wielką miłością oczywiście, że tak. Oczywiście, Gdańsk mi się strasznie podoba. Uwielbiam to miasto. Nawet bez miłości bym mógł się tam wyprowadzić. Oczywiście. Znaczy ja się nawet niedawno przeprowadziłem. Znaczy nie, bo to moja żona się przeprowadziła dla wielkiej miłości z Polski do Stanów ze mną. Ja bym wolała, żeby to do mnie się przeprowadzali, chociaż Gdańsk to piękne miasto. Szczerość niektórych bywa czasem zaskakująca. Oby zadane im pytanie nie stało się powodem późniejszego sporu. Pewnie, oczywiście, że tak. Nie, chyba nie. Dlaczego? No bo mam tu też swoje życie poukładane i tak rzucić wszystko i tak zaczynać na nowo, myślę, że jest ciężko. Ja myślę, że jak dwoje odpowiednich ludzi się spotka, to tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak wyrzeczenie wtedy w miłości. Po prostu wszystko się układa tak, jak być powinno. Tak właśnie było w przypadku Ewy i Maćka. Spotkali się w połowie drogi, na Mazurach. On mieszkał wtedy w Krakowie, ona w Gdańsku. Po weselu, na którym oboje byli gośćmi, Maciej pod pretekstem zobaczenia morza przyjechał do Ewy. Wytrzymał bez niej 2 miesiące. Po tym czasie przeprowadził się do Gdańska. Dla mnie to też było bardzo duże tempo, bardzo zaskoczył mnie tą tak szybką decyzją i szybką przeprowadzką, ale też stwierdziłam, że jak ma się udać, to się uda. Jak nie, to lepiej, żeby szybciej się rozwiało. Nie rozwiało się. Ewa i Maciek mają 2 dzieci i są szczęśliwym małżeństwem od 8 lat. Udaje się przetrwać. I to nie tylko ze względu na dzieci. O, dokładnie. Ani nie mamy kredytu, żeby nie było jakichś pomówień, że wiąże na kredyt na całe życie. Że no udaje się, no. Uważam, że jest nieźle. Pomimo tylu lat jakoś... Nieźle, tylko nieźle? Nie, no bardzo jest bardzo dobrze. To widać, bo wciąż czule okazują sobie uczucia. Kocham cię. Maciek tęskni czasem za Krakowem, dlatego zabiera tam rodzinę 2 razy do roku. Dla Ewy podróże na południe Polski to wyłącznie przyjemność, bo Kraków jej zdaniem to cudowne miasto. Historia Ewy i Maćka pokazuje, że czasem warto podjąć ryzyko i postawić wszystko na jedną kartę. Właśnie takiej odwagi, jaką mieli nasi bohaterowie, życzę Państwu z okazji walentynek. Gorącej i trwałej miłości. Natalia Gawlik, Gdańsk.pl.